szybko straciliśmy bramki, można powiedzieć, że zbyt łatwo, dlatego mecz się potoczył, jak się potoczył. Wczoraj przegraliśmy jedną bramką. Dzisiaj myślę, że wyszliśmy bardziej konsekwentni w tym, co robimy, także strzelamy pierwszą bramkę i co najważniejsze, na zero z tyłu. Johnny nam pomaga przez cały mecz, my też staramy się mu pomóc, żeby on też miał te czyste kąta. To też buduje drużynę, także myślę, że plan spełniony. Złapaliśmy ten rytm, z którego wydaje mi się, że mogła nas wybić trochę ta pauza długa, świąteczna. Graliśmy dobry hokej playoffowy, cały czas szliśmy mocno, agresywnie, niczego nie odpuściliśmy, co też poskutkowało w strzelonych bramkach. Dobrze zagraliśmy z tyłu, Johnny świetnie, jak zwykle. Myślę, że nie odczujemy ani przerwy, ani niczego, po prostu za dwa dni znowu gramy. Myślę, że mecze nie będą się różniły niczym jak tutaj w satelicie, także wiemy, czego możemy się spodziewać, wiemy, jak mamy się nastawić do tego. Jedziemy na dwa mecze do Oświęcimia. Bardzo wyrównany finał i mam nadzieję, że kibice korzystają po prostu z tego widowiska hokejowego. Unia gra, zajęła drugie miejsce w lidze nie bez powodu. Gra dobry hokej, walczą cały czas, są mądrzy taktycznie, są zdyscyplinowani, więc myślę, że na pewno spodziewaliśmy się, że nie oddadzą nam niczego za darmo. Czy wygrywamy, czy przegrywamy, satelita zawsze odlatuje i kibice dodają nam wiary, przede wszystkim siły. Także za to też im dziękujemy, że bez względu na wynik zawsze nas wspierają. Satelita zawsze trzyma swój poziom. Najlepsi kibice w polskiej lidze, bez dwóch zdań.